Cześć, witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku. Ja słuchajcie, właśnie wróciłam od dentysty. Miałam zrobionego zęba tutaj, bo mi wyleciała plomba tydzień temu. Jak żułam gumę, to mi amalgam wyleciał z zęba. Więc dzisiaj miałam robionego zęba i mam pięknie zrobione, że nie widać w ogóle, że tam jest cokolwiek zrobione. Jest biało, ślicznie to wygląda. Tak wygląda po prostu, jakbym miała zęby, a nie, że tam coś się działo i po prostu aż mnie to zmotywowało, żeby kiedyś faktycznie sobie zrobić wszystkie te miejsca z tymi amalgatami, żeby to normalnie wyglądało na biało. Białe mi wiecie, wypełnieniami. I teraz jesteśmy u moich rodziców tutaj na ogródku, na placu zabaw i się bawimy. Zobaczymy jeszcze, jak długo tutaj zostaniemy, no bo będzie trzeba wrócić do domu, zrobić obiad. Zobaczymy, czy poczekamy na Matiego, jak wróci z pracy, czy wcześniej sami pojedziemy, żeby być już u siebie. Także zabawa! Dzień dobry! Idziemy teraz do sklepu po jakieś drugie śniadanko tutaj. Słuchajcie, już minęły te 2 godziny tego, że nie mogę jeść drugie śniadanko i sobie wypiję kawkę i zjemy sobie jeszcze tutaj. Potem chyba mały będzie miał drzemkę, więc zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Totalny spontan dzisiaj, słuchajcie, w związku z tym, gdzie jesteśmy i co robimy. Także... Przytulaski. Mały właśnie się pobudził z drzemki. Teraz są przytulasy. Oj, bam. Nic nie ma. I czekamy na Matiego, aż wróci tutaj do nas. Ma przyjechać po nas i już razem się zabierzemy po prostu do naszego mieszkania. Piękne kadry, wiem. Teraz już mogę jeść, ale staram się jeść z tą drugą stroną po prostu, a nie tam, gdzie miałam robionego tego zęba, więc taka sytuacja. Nie wiem, czy ja to powiedziałam już na filmie, że nie mogłam karmić małego przez 2 godziny po tym, po wizycie u dentysty, z racji, że miałam właśnie robione znieczulenie. No i właśnie z tego względu nie mogłam karmić małego przez 2 godziny. I słuchajcie, to jest takie ciekawe, że właśnie ci dentyści to wiedzą, że faktycznie po 2 godzinach nie czułam w ogóle już tego znieczulenia w sobie. Teraz może być? Rodzinka w komplecie! Szybkie ujęcie. No bo ktoś tu nie chce się witać. Nie chce. To tu. Rodzinka w komplecie! Ktoś tu się balonikiem świetnie zaczął bawić teraz. Halo, halo! Idziemy! Chodź! Papa, baloniku! Jak się wczuł! Idziemy do ławka? Chodź! Właśnie wróciliśmy już do siebie. Pijemy kolejną kawkę. Którą pijesz dzisiaj już kawę? Piątą. To ja. A ja 3. kawkę. I zabieram się za montowanie. A chłopaki, nie wiem, będziecie się to bawić. Może pójdziecie gdzieś, ale naprawdę... Idziemy na pole. Ale to na chyba... Na dwór. Ale chyba na krótko, bo chmury są coraz bardziej deszczowe i chyba faktycznie będzie dzisiaj padać. Także jestem ciekawa, ile będziecie na tym dworze. No w każdym razie już tutaj mały będzie pod opieką tatusia swojego. Tak, spać chcę. No to już jest kawka gotowa. Ale widzisz, to ta pogoda może też tak działać. Takie ciśnienie, nie? Że... Jak ona nie podziała, to czy możesz to podziała? Kawa, nie no, to chyba tak nie działa.
Przetestujemy na tobie. No, to ja się zabieram. Zamontowanie, moi drodzy. Właśnie skończyłam montować już jeden film i teraz zaczęłam już kolejny, tylko że zobaczcie to. Co tu się w ogóle wydarzyło z tymi plikami? Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu czasu, tej optymalizacji, bo przyznaję, że do nagrywania tego filmu, tej wieczorynki, zwiększyłam ustawienia jakieś tam, weszłam w ustawienia po prostu aparatu nagrywania i no po prostu zrobiłam mega dorypane ustawienia. I teraz pytanie, czy to będzie normalne, czy się zoptymalizuje do normalnej jakości, bo pliki generalnie wyglądają dobrze. No więc kochani, nie było ok z tymi plikami. Dla testu zrenderowałam sobie tylko parę sekund tego filmu i był taki, jak widzieliście w montażu. Czyli masakra, ja by się załamałam, nie wiem o co mi chodziło, po co ja kombinowałam z tymi ustawieniami filmu i wiecie co gorsze, ten vlog, który właśnie teraz oglądacie, wyglądał dokładnie tak samo i jak możecie zauważyć, jest gorsza jakość w dzisiejszym filmie, właśnie z tego względu, że stwierdziłam nie wyrzucę tego wszystkiego, co zrobiłam do kosza i tak już będę musiała wieczorynkę nagrywać trzeci raz. Trudno, dzisiaj będzie taka jakość gorsza, więc od razu Wam tłumaczę, dlaczego jest właśnie ta gorsza jakość teraz. I po prostu nie będę się bawić ustawieniami mojego aparatu, bo nie wiem o co mi chodzi, przecież jest super jakość, mam 4K. Nie wiem co mnie podkusiło, żeby jeszcze coś tam pogrzebać. Wybaczcie za dzisiejszą jakość filmu, tak już nie będzie, będzie dobra jakość filmu. I słuchajcie, wiecie gdzie ja teraz montuję ten vlog, który właśnie teraz oglądacie? W jakimś totalnym Clipchamp Microsofta. Po prostu. To jest jakiś taki, wiecie, na zasadzie wbudowany wideoedytor w komputer czy coś. No i przez co mam jakość do 1080, więc wybaczcie mi tą jednorazową pomyłkę. Będę musiała nagrywać wieczorynkę trzeci raz i... Aha, i jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, mieliśmy obrzydliwego robala w łazience. Nie byłam w stanie się umyć. Dostałam dosłownie i nie wyolbrzymiam teraz ataku paniki. Miałam atak paniki spowodowany robalem. Ja wiem, jak to brzmi. Ja wiem, że będziecie się śmiać, ale ja mam tą całą fobię. Arachnofobia. To się nazywa. Wiecie, lęk przed pająkami i takimi robalami wszystkimi. Ogólnie było tak, że ten robal był... Ja poszłam się myć. Mati usypiał małego, a ja poszłam się myć. I jak poszłam do tej łazienki, to ten robal wspinał się na kabinę prysznicową. I ja uciekłam stamtąd, napisałam Matiemu, Mati ratunku. Ja nie byłam w stanie się umyć i w ogóle przebywać w pobliżu tej łazienki, tego robala, więc po prostu poszłam do salonu dalej i się zajmowałam tutaj tym wszystkim i czekałam, aż Mati po prostu wróci. Mati wychodzi, pierwsze co idzie do łazienki, nie ma robala. Szukamy go, po prostu Mati, znaczy ja stoję w kuchni i dopinguję Matiego, a Mati po prostu szuka tego robala wszędzie, gdzie się tylko da i nie może go znaleźć. I dochodzimy do wniosku, że kurczę, no nie ma go nigdzie, więc Tesia, idź po prostu się umyj i ja tu będę stał i czuwał, aż się robal pojawi i go wtedy pacnie, no nie? Stoję na skraju po prostu między kuchnią a łazienką i nie byłam, wiecie, w stanie stanąć tam i wejść w ogóle do łazienki, więc stałam jak wryta. Wiecie, wszędzie patrzyłam, szukałam go i od razu patrzę do góry, słuchajcie, wlazł na tą kabinę prysznicową, na górę. I czujcie, że gdybym ja weszła do prysznica, to on najprawdopodobniej spadłby na mnie.
I to był ten moment, kiedy miałam atak paniki właśnie. Cała po prostu się trzęsłam, nie byłam w stanie się opanować. Do Mateusza się tak mocno przysałam całym ciałem. Cała drżałam, tylko tam nie wiedziałam, co się ze mną dzieje po prostu. Ja nie wiem. Nie wiem, czy niektórzy tutaj mnie teraz zhejtują za to, że jakoś za bardzo reaguję czy coś, ale ja naprawdę to było autentycznie. Nie wiem, co by się ze mną stało, gdyby ten robal na mnie zleciał w tym prysznicu, no nie. Więc Mati wtedy po prostu wkroczył do akcji, zrzucił go tam z góry i po prostu załatwił go, nie? Masakra, więc słuchajcie, jeszcze takie akcje w międzyczasie tutaj się działy. I teraz po prostu jestem w tym... Widzę... Jak? Clip champ. No i sobie szybko edytuję tego vloga, jak widzicie. Hello. No i jest tak właśnie, jak jest. My spędzimy już sobie tutaj wieczór teraz, jak skończę montować, więc muszę się szybko wracać do tego. To może uda nam się dzisiaj obejrzeć też jeden odcinek Friendsów, bo ostatnio ciśniemy mocno Friendsów, więc może nam się uda. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszego vloga, chociaż jest jaki jest. I widzimy się w kolejnym filmie. Uwaga. Co zrobię topa i ty zrobisz? Dobra. Okay?